Wrocławiu przygotują drużynę do apeli. Jędrzymka, właśnie, dawno tam nie byliśmy, a tęsknimy za naszymi przyjaciółmi, których tam spotykamy, dlatego ślemy całusy i przytulasy i mamy nadzieję, że spotkamy się w maju w Częstochowie. Prowadzi. Ruchogośny. Dzień Karol Adamczyk na dojechu, więc ZHP Mielec na apelu. Start 31. Drugą ogólnopolską pielgrzymkę ZHP na Jasną Górę. Stan 220. Druhni i druhowie, czuwaj. Czuwaj! Arcmistrza Mariana Antonika, wiceprzewodniczącego Związku Arcystwa Polskiego. Arcmistrza Wojciecha Jurkowskiego, naczelnego kapelana ZHP oraz członka głównej kwatery. Miejsce pod Jasną Górą. Dzisiaj też nasze harcerskie drogi zaczniemy tutaj, na Jasnej Górze, bo zaczniemy drogę pielgrzymowania na Jasną Górę, ale najpierw musimy z niej wyjść. Dlaczego? Bo chcę, abyśmy przeszli drogę światła. Przeżywamy okres wielkanocny, okres, w którym cieszymy się z tego, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Każda droga krzyżowa kończy się grobem. A my, ludzie XXI wieku i harcerze XXI wieku, jesteśmy już pokoleniem ludzi pustego grobu. I nasze codzienne drogi to drogi pustego grobu już. Rozpaliliśmy pierwszą pochodnię, bo ona nas będzie wiodła ku Dolinie Miłosierdzia, gdzie spotkamy zmartwychwstałego Pana. Ale najpierw w naszej drodze chciałbym, abyśmy położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i to dzięki niemu dowiadujemy się, jaki kierunek obrać w naszej harcerskiej podróży. Chciałbym wam opowiedzieć krótką anegdotę. Poprowadził nabór szóstka, cała szóstka, oprócz Krzyśka, powiedziała, że chcą udać się na zbiórkę harcerską. Krzysiek powiedział, że jego to nie interesuje. I dowiedzieli się, że w harcerskiej przygodzie, która ich czeka, mogą się nauczyć wielu przydatnych rzeczy, jakich każdy mężczyzna powinien znać, jakich każdy mężczyzna powinien Wszyscy te prosty czas, śpiewajmy.
Wszystko, użyte źle przez człowieka, potrafi zniszczyć. Ale ogień to także narzędzie w ręku Boga. Bo kiedy apostołowie przebywali razem na modlitwie w wieczerniku, to Duch Święty stąpił na tych wszystkich, których kochamy i których kochamy jeszcze za mało. Pamiętamy o naszych wuchach, harcerzach starszych, wędrownikach, instruktorach, starszyźni i seniorach Związku Harcerstwa Polskiego. Mówimy, jestem, pamiętam i czuwam. A jak mówił święty Jan Paweł II, to ciągle zobowiązuje. Moi drodzy, jak jest w zwyczaju już apelu jasnogórskiego, w dziesiątce różańca polecamy nasze modlitwy, nasze troski, nasze radości, nasze kłopoty. W każdą z tych zdrowasiek włączmy i nas. Co to za prasa? Nie słuchaj. Co? Podsadzić? Nie, dziękuję. Chciałbyś, nie ty, stary pierniku, ty. No, już kapi? Tak. Okej. To jest. Dziękuję. Nie ma co tu więcej. Nie wiem, czy ten. Umyjmy nasz. Twoją? Która to? Nie, twoją. Która to? Nie, żadna. Oczywiście, że nie. No, to nie wyglądam na kogoś, który jakby miał herbatę. Tak.
Dziewczyny, jak wam się podoba na pielgrzymce? No, bardzo fajnie jest, nie? Rozłożyliśmy namiot, to jest już duży postęp, naprawdę. A może powiedzcie, ile osobowy macie namiot? Właściciel twierdzi, że 16, wejdzie spokojnie. A ile was śpi w namiocie? 5, ale jest bardzo dobrze i mamy bardzo dużo miejsca. Tak, niech kamera to pokaże. 2 pokoje, proszę zobaczyć, przedsionek, full wypas, po prostu pięknie. A może co zamierzacie dzisiaj robić? A więc, mamy dzisiaj bardzo dużo zajęć do wyboru, które są bardzo ciekawe i zastanawiamy się, które wybrać. Możemy zwiedzać klasztor, możemy śpiewać, później możemy również także iść na grę miejską, która na pewno będzie bardzo super i właśnie musimy się zastanowić. Dobra, dzięki. Cześć dziewczyny! Miło się golić! Jak wam się podoba na pielgrzymce? Super, bardzo dobrze. Ona nie umie się golić. No. A gdzie dzisiaj pójdziecie? Jakie Fenomenalnie! Jakie wybieracie zajęcia na dziś? Kościół. Dobrze, dzięki. Paru Kacper bardzo dykatnio on lubi tą piosenkę, jest karmi jadrzący 12, kwaterka końcowa Baru, pozdrawiam. Ej, wiesz, że twarz wykrywa tylko Moni, a tobie nie wykrywa twarzy? Druhno. Cześć, pozdrawiamy szóstą gromadę zuchową i Marcieśkę i Martę. Jesteś z nami.
doczytać już się nas. Płakiesz na ciebie, śmiać musi ktoś. Już dość, już dość, już dość. Odkręcane myśli, dość już swoich łez. Niech to wszystko przepadnie w grę. Bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień. Nowy dzień, staje nowy dzień, staje nowy dzień. Umyłam go, on tam leży. Nie, na jaki blok idziemy? Nie idziemy na blok, nie idziemy na grę.